Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co tydzień, żeby rozmawiać o książkach. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem pokazać książkę wydaną przez nasze wydawnictwo, przez Klinikę Języka, która się wpisuje w taki nurt rozważań czynny cały czas na portalu Szkoła Nawigatorów, a dotyczący pieniędzy. W ogóle będzie o pieniądzach. Proszę Państwa, praca przedwojenna autora nazwiskiem Dawid Feigenberg, żydowskiego działacza gospodarczego, prawnika, który podjął trud, żeby zsumować wszelkie informacje i omówić wszelkie aspekty dotyczące lichwy. Kompendium wiedzy o lichwie. Pomyślałem sobie, że mnóstwo osób się na to powołuje, a książka niewznawiana. Dlaczego tego nie wznowić? No i oto jest. Tak jak Państwu już wielokrotnie mówiłem, nie wydaję reprintów, bo mnie to drażni, więc po prostu żeśmy to przysposobili i ustroili tak, żeby było trochę bardziej współczesne. Jarosław się nad tym napracował, bo to on się takimi rzeczami zajmuje. No i mamy. Proszę Państwa, nie chcę powiedzieć, że to się zaczyna od Adama i Ewy, ale zaczyna się od Biblii, zaczyna się od Mojżesza i w ogóle od pojęcia lichwy w Starym Testamencie, a potem w świecie greckim i rzymskim. Ja nie będę przechodził do czasów nowożytnych. Państwo sobie sami o tym przeczytacie. Natomiast chciałem tutaj omówić, ponieważ ja nie wiem wiele na temat lichwy, na temat historii w ogóle kredytu i operacji finansowych, ale chciałem opowiedzieć o kilku zaskoczeniach, które przeżyłem czytając tę książkę. No więc przedziwne jest to, że świat grecki, świat, który tak w potocznym rozumieniu kojarzy się z wolnością, demokracją, swobodami, prawda, nie miał żadnych w zasadzie ograniczeń co do lichwy. Kredyty w Atenach, jak pisze autor, oprocentowane były na 800-900% niektóre. To jest, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Może jakaś polemika z tą tezą, ale proszę Państwa, jak na świat wolności, tak, do którego aspirowały rozmaite ruchy nowożytne, to jest duże zaskoczenie. No bo jeżeli tak było, to musimy sobie uzmysłowić, że Grecja Peryklesa, Grecja, która dominowała w, kultura grecka, która dominowała w basenie Morza Śródziemnego, to była instytucja o strukturze piramidalnej, bynajmniej niełatwa do życia, jak się niektórym wydaje, szczególnie tym, którzy oglądają antyczne zabytki i je podziwiają. Od razu nasunęła mi się taka myśl, to ciekawe, jak był tak rozwinięty system kredytowy i całkowicie żadnych hamulców nie było, jakby płacone te wszystkie wybitne antyczne dzieła i w jaki sposób zarabiali rzeźbiarze i architekci, czy to było, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale bardzo mnie to ciekawi. Jak były te realizacje opłacane, jakim systemem. Ciekawe jest to, proszę Państwa, oczywiście jakie jest w Biblii, to wszyscy wiemy, że pieniądze na procent pożycza się, naród wybrany pożycza tylko tym, którzy do narodu wybranego nie należą i można to czynić w zasadzie bez ograniczeń. Natomiast ciekawe, proszę Państwa, są czasy, w Grecji były ograniczenia, to znaczy były ograniczenia dotyczące lichwy towarowej. To znaczy przeciwdziałano spekulacji zbożem. Nie można było gromadzić zapasów zboża. Być może wtedy było to możliwe, bo może było cieplej, może to zboże było eksportowane skądś, może było go dużo i było łatwo dostępne i można było wydać coś takiego, żeby organizacje, wydać taką ustawę, taki przepis, takie rozporządzenie, żeby organizacje, które decydują albo rządzą na rynku, bo to przecież nie chodzi o to, żeby jakiś zwykły Ateńczyk sobie w piwnicy nagromadził trochę koszy z ziarnem, ale rozumiem, że chodziło o ludzi, którzy trzęśli rynkiem, tak? Żeby organizacje, które są dominujące na rynku produktów żywnościowych, nie spekulowały. To znaczy, żeby nie gromadzono powyżej 15 koszy, 15, czym dobrze powiedział, chyba tak, 15 koszy ziarna. To jest
w mojej ocenie dosyć duża restrykcja, no ale też pewnie pokusa, żeby spekulować ziarnem w okolicznościach, jakie panowały w Grecji antycznej, czyli no, gdzie ludzie w zasadzie żyli w miastach, a rolnictwo było pewnie nie tak rozwinięte jak dzisiaj, albo nie tak silnie rozwinięte jak w Egipcie ze względu na warunki klimatyczne i glebowe, no, że to było koniecznością. Tak naprawdę za lichwę i jej zwalczanie zabrano się, proszę Państwa, w Rzymie. Autor tu opisuje bardzo dokładnie w rozdziale Ustawodawstwa Wschodnie, Biblia, Grecja, Rzym, poszczególne ustawy rzymskie w walce z lichwą pieniężną i lichwa rzeczowa w Rzymie. To rozróżnienie, proszę Państwa, pomiędzy lichwą pieniężną a lichwą rzeczową jest dla mnie zaskoczeniem i nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, ale no, spekulacje odbywały się nie tylko na pieniądzu, ale także na towarze. Właśnie w ten sposób, że blokowano towar na rynek i wejście towaru na rynek i pobierano za to dodatkową opłatę. W Rzymie było też tak, że pośrednicy potrafili wozić zboże po całym cesarstwie po to, żeby ono zyskało na wartości. Szczegóły tego procederu są na razie poza moimi percepcjami, ale mam nadzieję, że jak Państwo przeczytacie tę książkę, to sens tego posunięcia, tego szaleństwa się przed Państwem ujawni. Lichwa rzeczowa i lichwa pieniężna, spekulacyjna. Lichwa, dwie formy tego samego przestępstwa. Autor omawia kwestię lichwy we wstępie z punktu widzenia prawnego. Jest prawnikiem i szczegółowo opisuje sytuacje, w których dochodzi do ustanowienia lichwiarskiego procentu albo takie, kiedy to jest tylko po prostu zawyżona cena. Ciekawe jest to, że on bardzo wyraźnie wskazuje na to, na okoliczności, kiedy dochodzi do spekulacji lichwiarskiej. Są w zasadzie dwa rodzaje okoliczności, to znaczy katastrofa, ktoś nie ma, a ktoś inny ma i gotów jest zapłacić bardzo dużo za produkty podstawowe, albo monopol. I ta kwestia monopolu jest najważniejsza, bo wobec monopolu, w ten monopol wymierzane były wszystkie państwowe ustawy, jakie wydawało Imperium Rzymskie i później jakie wydawano w średniowieczu i w epoce nowożytnej przeciwdziałające lichwie. No ale myślę sobie, skoro w Grecji tak luźno podchodzono do zagadnienia lichwy, tak, z wyjątkiem lichwy towarowej, no to kto zakładał monopole? No pewnie państwa, prawda? Pewnie poszczególne polis zakładały monopole i ci, którzy dzierżyli władzę, byli, ta władza się wyrażała przede wszystkim we władzy nad rynkiem, tak? Sugestia, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, bardzo szczegółowa książka, pełna ważnych i poważnych terminów, doprowadzona w zasadzie do czasów autorowi współczesnych, czyli do roku 1932 i omawiająca też ustawodawstwo polskie międzywojenne dotyczące lichwy. Sprawy, którymi my dzisiaj no, nie żyjemy, które ledwo przeczuwamy, ale dość istotne. Jeżeli idzie o epokę nowożytną, autor porównuje sytuację Polski do sytuacji Niemiec, łączy polski rynek i rynek niemiecki jako, jakby to powiedzieć, no może nie nierozerwalną całość, ale coś bardzo do siebie podobnego. Wskazuje, jakie były przyczyny spekulacji lichwiarskich, towarowych w Niemczech po I wojnie światowej i w Polsce również po I wojnie światowej. To jest ważne, bo my znamy to wszystko od drugiej strony z literatury. Te wszystkie niezwykłe kariery Nikodemów, Dyzmów i innych szalbierzy, te wszystkie historie z ludźmi, którzy znani byli w pewnych kręgach jako luminarze nauki, a potem się okazywało, że zajmowali się spekulacją na cukrze, tak, z kradzionych wagonów stojących na bocznicy w Pruszkowie, bo takie historie były. To przywołuje autentyczny przykład ze wspomnień Ludwika Krzywickiego. To wszystko od strony prawnej jest omówione w książce Dawida Feigenberga.
Jest oczywiście średniowiecze, kwestie lichwy w średniowieczu poruszane, czyli to jak prawo kanoniczne odnosiło się do lichwy. To państwo znają, ale to nie zawadzi sobie przypomnieć. I w jaki sposób dochodziło do erozji tego systemu średniowiecznego. W jaki sposób organizacje finansowe kruszyły tę konstrukcję, twardą konstrukcję prawa kanonicznego po to, żeby doba nowożytna znowu zaczęła przypominać starożytne Ateny. Zastanawiam się, czy to czasem nie było tak, że cała ta propaganda antyczna nie miała u podstawy, bo to nie jest tak, że ludzie żyjący w XV, XVI wieku nie orientowali się, jak było dawniej. Orientowali się prawdopodobnie dość dokładnie, jak było przed wiekami, przed Chrystusem. Zastanawiam się, czy czasem ta cała rozpoczęta we Florencji propaganda zwana humanizmem nie miała za cel główny zmiany stosunków w bankowości, tak, i ułatwienia prowadzenia interesów na szeroką skalę miastom włoskim. Być może to jest oczywiste dla kogoś, dla mnie nie jest i chętnie bym posłuchał kogoś mądrego, kto coś wie na ten temat więcej. Proszę Państwa, bardzo pouczająca, uszczegółowiona, precyzyjna, dokładna i wyczerpująca praca na temat zjawiska zwanego lichwą. To jest obecne również w naszym życiu dzisiaj. Może nie w takiej skali i może nie tak bezczelnie, bo jest mimo wszystko lichwa tępiona i wskazuje się palcem te przedsiębiorstwa finansowe, które lichwą się zajmują i one nie cieszą się specjalną popularnością. Jednakowoż lichwa istnieje. Szczerze Państwa zachęcam do przeczytania tej książki, wydana przez nasze wydawnictwo Klinika Języka, Dawid Feigenberg, Lichwa. Dziękuję uprzejmie, do widzenia, do usłyszenia.